fotografia nagrobna. Nam się to kojarzy z takim, o takim właśnie schematem. Idziemy utartymi drogami, owalna porcelanka, zdjęcie legitymacyjne. I tu sporo takich też pokażemy. Pięknych fotografii. O, niemal od początku istnienia cmentarza. Coś z XIX wieku też się znajdzie. Przełom wieków, lata 20, 30, aż do dnia dzisiejszego. To jest niesamowite. Mnie się zawsze wydawało, że to jest właśnie taka sztampa, taki sztywny szablon. Nie. Tu na tym cmentarzu jest mnóstwo zdjęć zupełnie innych. Może to słowo niedobrze zabrzmi, ale żywych, pokazujących żywych, autentycznych ludzi. Nieraz pojawiają się zdjęcia ślubne. Mamy całe życie. Mamy małe dzieci, pierwszą komunię, ślub, jakieś grupy wojskowych w mundurze. Piękne, niesamowite zdjęcia. Tu naprawdę warto przyjść, choćby tylko, żeby sobie popatrzeć na fotografie. Oni wciąż patrzą na nas. Popatrzmy i my. Przyjrzyjmy się najstarszym z zachowanych fotografii. Niektóre pochodzą z wieku XIX, inne z okresu przed I wojną światową. Jest sporo ładnych obrazków z lat 20. i 30. Wspólną cechą większości prezentowanych w tej części zdjęć jest dość tradycyjna forma. To, o czym mówiłem we wstępie do tego odcinka. One są takie, jak nasze typowe skojarzenia. Klasycznie, sztywno upozowane, bez ekstrawagancji, eleganckie. Właśnie, elegancja. Mimo sztywnej formy, zawsze z przyjemnością oglądam na brudnowskich zdjęciach piękne suknie pań, wykrochmalone, niewygodne kołnierzyki panów. Dziś się raczej fotografujemy w nieco innych strojach.
Bardzo lubię w ogóle zwiedzać cmentarze. Bardzo lubię ten cmentarz. Śmierć jest częścią życia, tego się nie da ignorować, a cmentarze po prostu są ciekawymi miejscami. Jedno mi tylko trudno zaakceptować i za każdym razem, gdy widzę, smutno mi strasznie, przykro patrzeć na groby dzieci. Gdy zakładano cmentarz, szacowano, że pogrzeby dzieci będą stanowić około połowy wszystkich pochówków. To oczywiście wynikało z charakteru cmentarza, mającego być przede wszystkim miejscem spoczynku ubogich, ale znaczny udział dzieci w zapełnianiu grudnowskiej nekropolii widać do dziś. Bardzo smutny wątek, jednak pominąć się go nie da. A i zdjęcia skądinąd zachowały się piękne. Cmentarz jest odbiciem życia. To, co się działo gdzieś tam na zewnątrz, w końcu się kończy tu. I myślę, można tutaj taki podrozdział w tym filmie stworzyć. Piękne panie, piękni panowie. Niektóre zdjęcia naprawdę przedstawiają prześliczne kobiety, pięknych mężczyzn. To jest też coś, co warto zauważyć.
wieku już może nasze emocje nie są takie jak w przypadku maluchów, ale przykro patrzeć na ostatnie zdjęcia ludzi stanowczo zbyt młodych, by umierać. Kilkanaście, dwadzieścia parę, czy nawet i czterdzieści parę lat to nie jest moment, kiedy się powinno kończyć ziemską wędrówkę. Mundurowych na brudnie dostatek. Takie to nasze miejsce na ziemi, że żołnierz zawsze był w cenie. Mnóstwo ich tu w bardzo różnych uniformach spotkamy. W tej kategorii obrazków, oprócz tego co oczywiste, żołnierzy różnych formacji, znaleźli się również księża, harcerze i także panowie w mundurach, których przynależności nie udało mi się rozpoznać. Tu coś, co może być pewnym zaskoczeniem. Niektórych zmarłych upamiętniają zdjęcia pokazujące ich w towarzystwie. Często są to fotografie ślubne, ale trafiają się też większe grupy, nawet kilkunastoosobowe. Na koniec tej sekwencji zupełnie niesamowite zdjęcie. Powstańcy z batalionu Chrobry. Nam się pojęcie fotomontażu kojarzy ze znanym programem. Nawet dziś się mówi, że coś się sfotoshopuje, czy wyfotoshopuje. Ale prawdę mówiąc, tu na cmentarzu też
możemy zauważyć piękne zdjęcie trojga dzieci. One się nie miały szansy spotkać, a są wszystkie troje na jednej nagrobnej fotografii. I takich montaży tu na tym cmentarzu też sporo znajdziemy. Warto się rozglądać. Naprawdę niektóre są zupełnie niesamowite. Tego jakoś nie powiedziałem, a ważne. Brudnowskie fotomontaże nie mają nic wspólnego ze współczesnymi. Są, można powiedzieć, analogowe. Fotografowie wykonywali je manipulując kliszami. Tak to robiono kiedyś, a nawet jeszcze całkiem niedawno. Finał. Coś innego. Coś, co się z cmentarzem nie kojarzy. Żywi, autentyczni ludzie. Przy codziennych zajęciach, podczas wypoczynku, czy uprawiania sportu, na wakacjach, radośni. Niesamowite obrazki. Oni wciąż patrzą na nas.